Budowa zespołu szkół specjalnych przy ulicy Parkowej w Dębicy idzie pełną parą. Obiekt ma zostać oddany do użytku do końca tego roku. Powiat dębicki ogłosił przetarg na wykonanie kolejnych prac. Mowa m.in. o budowie sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z placem zabaw. Mamy nadzieję, że rzeczywiście pójdzie sprawnie i że w roku 2021, zgodnie z tym, co jest w przetargu zapisane, zostanie budynek oddany. No ale dzieci, myślę, takie już formalnie, jeśli chodzi o naukę, to tam pewnie zobaczymy po feriach 2022, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby nagle w okresie świątecznym, czy między świętami a feriami, kiedy jeszcze rok szkolny trwa, robić zamieszanie i przeprowadzkę. Więc zakładamy, że po feriach zimowych, czyli w połowie roku szkolnego 2021-2022, nastąpi już przeprowadzka i nowy rok, czy nowe półrocze, dzieci rozpoczną w nowej szkole. Ubiegły rok 2020 był takim bardzo intensywnym rokiem, jeśli chodzi o prace związane z przeprojektowaniem zespołu szkół specjalnych. Odbyliśmy szereg spotkań z nauczycielami, z dyrekcją zespołu szkół specjalnych, nawet w terenie, już w nowym budynku, tak żeby ten projekt, który jest, zmienić, żeby był jak najbardziej funkcjonalny dla przede wszystkim dzieci, ale również dla nauczycieli, którzy będą tam pracować. Przeprojektowaliśmy bardzo dużo, bo większość instalacji, wentylację mechaniczną, klimatyzację, instalacje ogrzewania, instalacje teletechniczne, doprojektowaliśmy instalację fotowoltaiczną, instalację pomp ciepła, tak żeby obniżyć rachunki za ogrzewanie tego budynku. Doprojektowaliśmy również zagospodarowanie wód powierzchniowych, tak żeby zasilać również tereny zielone tymi wodami, które będziemy zbierać. Tych prac było naprawdę bardzo, bardzo dużo, które spowodują, że ten budynek będzie jeszcze bardziej funkcjonalny przede wszystkim i użyteczny, tak jak wspomniałem, dla przede wszystkim dzieci, ale również dla wszystkich użytkowników tego budynku. Musimy starać się, a szczególnie dyrekcja szkoły, żeby zabiegać o to, żeby nabór był jak największy, żeby po prostu taką akcję przeprowadzić informacyjną, nie tylko w powiecie dębickim, myślę, że i poza naszym powiatem należy to robić i przedstawiać informacje, jaka będzie nowa szkoła, jakie możliwości. Oczywiście budynek to jest jedno i pewnie to, że jest nowoczesny, pewnie najnowocześniejszy w naszym województwie, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, że trzeba wykorzystać potencjał rzeczywiście, te pomieszczenia, to wszystko, te możliwości, które tam są, żeby zwiększyć zakres edukacyjnej oferty dla tych osób, które z tego typu muszą korzystać z edukacji. Do tego oczywiście chcemy przedszkole uruchomić, tutaj będzie konieczność rozmów z burmistrzem, żeby Rada Miasta wyraziła zgodę. To oczywiście nie może pełne przedszkole, ale jeden oddział. Rozmowy takie były z panem burmistrzem przy różnych okazjach i myślę, że raczej nie będzie z tym większego problemu. Plus chcemy tam jakąś dodatkową działalność prowadzić, być może za warsztaty terapii zajęciowej. No, wiele jest obszarów, myślę, że to starosta powiatu się tak do końca tym zajmował nie będzie. Jest dyrekcja szkoły, która za to odpowiada. I takie rozmowy przeprowadziliśmy i liczymy na duże zaangażowanie nie tylko pani dyrektor, ale też pracowników, nauczycieli, no, którzy można powiedzieć o 180 stopni zmienią jakość miejsca, w którym będą te dzieci uczyli i będą też jakby angażowali się w to, żeby tych dzieci było jak najwięcej. No, nie dlatego oczywiście, żeby chodzi tylko o finanse, ale też chodzi o to, żeby jednak ten potencjał wykorzystać. 5000 metrów kwadratowych, no to naprawdę jest gigantyczna przestrzeń. Chciałbym tylko powiedzieć, że w tej chwili jest 900 metrów, więc każdy sobie może wyobrazić, jaka to jest skala różnicy na dziś. Czas na złożenie ofert do przetargu na kontynuację budowy zespołu szkół specjalnych mija 10 marca. Zaplanowano roboty budowlane od stanu surowego zamkniętego do stanu wykończeniowego pod klucz. Pierwsze symboliczne łopaty na ponad hektarowej działce zostały wbite w listopadzie 2018 roku. Inwestycja wyniesie ponad 26 milionów złotych.